Hej Juba, witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie, który w zasadzie, jakby to powiedzieć, już był. Nie powiem, że nie, bo był film w stylu inwestycja w naklejki kontra inwestycja w kapsuły. No ale kurde blade, to uznałem, że zrobimy jeszcze jeden taki film, żeby wytłumaczyć dokładnie, na czym polegają różnice w inwestowaniu w kapsuły, a w naklejki. I wydaje mi się, że tym tematem, tą poradnikową część po prostu zamkniemy. Na początku, skins monkey. Można sobie wejść, kupić coś, jeżeli chcecie crafty jakieś powyciągać, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę. Z kodem ZONE, link w opisie, także myślę, że można sobie skorzystać i po prostu posnajpić tutaj coś ciekawego. 35% do doładowania, co tu się kurde nie ustawia, co? Nie, no tak się nie będzie działo, chłopacy. A tu jeszcze pieniądze, przy wymianie, oczywiście. Także no. Więc, jeżeli chodzi o to, zastanawiam się w sumie, czy zrobić to ogólnie o naklejkach, czy może bardziej poruszyć temat papierów. No bo myślę, że w sumie ten temat ogólnie jest też dosyć ciekawy. Ale zrobimy ogólnie o naklejkach, a na papiery po prostu damy taki szczególny, indywidualny nacisk. Więc, czym ogólnie się różnią naklejki od kapsuł? No ogólnie naklejki od kapsuł się różnią źródłami popytu. Ogólnie, jeżeli chodzi o kapsuły, to źródłem popytu jest chęć ich otwarcia ze strony innych ludzi. I tak naprawdę kapsuły otwierają się zawsze. Jeżeli są tanie, to praktycznie cały czas ktoś tam będzie siedział i je otwierał. I popyt na kapsuły zawsze jakiś jest. Po każdej cenie, jeżeli tylko występują, da się je sprzedać i tak naprawdę da się je kupić. No i są one zdecydowanie bardziej liquidy od nawet najlepszych naklejek. No tak się akurat składa, że nie dość, że ich się więcej sprzedaje, to jeszcze obracają one dużo i to dużo więcej pieniędzy. Jednak to, co jest ciekawe w kapsułach, no to jest zdecydowanie to, że każdy z kapsuł, jaką sobie tylko wymyślicie, będzie miała jakąś naklejkę, która będzie dla niej ala reprezentacją, czy takim w cudzysłowie czołowym towarem, nie? Czyli na przykład dla Antwerpu to będzie, czy to Cloud9 dla Legend, czy to na przykład Rocks Hollow dla Contendersów, autografów, czy Monesi, Holo dla Challengersów, czy powiedzmy sobie gdzieś tam bardziej dla Contendersów, to gdzieś będzie, czy to Outsiders, może Eternal Fire, dla Paryża to będzie Maus, Apex, Furia, dla Sztokholmu to będzie Tailu, Maus, czy na przykład jeszcze dla legend w sumie ze Sztokholmu Furia, nie? I każda z ogólnie kapsuł ma jakąś tą swoją naklejkę, która wjedzie w niej prym. No i o to ogólnie chodzi w inwestowaniu w naklejki, żeby starać się ustrzelić jedną z dwóch rzeczy. Albo naklejkę, która w początkowej fazie jest najbardziej niedoinwestowana i dopiero wzniesie się na wyżyny, czyli powiedzmy dla Antwerpu, żeby przytoczyć taką naklejkę, to można by było rzucić na przykład GXX-em albo od początku Antwerpu Roxem Holo. Mówię GXX-em w kontekście dopiero tej hossy, czy na przykład JT to samo. W kontekście Sztokholmu tak naprawdę można by było rzucić Maus, czy powiedzmy sobie Tailu, które też było mocno niedoinwestowane na samym początku, a w kontekście Paryża jeszcze nie można rzucać, bo się dopiero okaże, czy w ogóle taka naklejka będzie. No i w momencie, jeżeli inwestujemy w kapsuły, no to w pewnym sensie kupujemy cały indeks tych naklejek, nie? No bo tak jest. Wycena kapsuły musi się brać z wyceny naklejek, a wycena naklejek musi się brać z wyceny kapsuły, ponieważ są to dobra substytucyjne, które są, znaczy komplementarne. No przecież to nie jest komplementarne, no bo nie potrzeba mieć kapsuły, żeby mieć naklejkę, ale rozumiecie, o co chodzi, że są one silnie ze sobą powiązane. Przez to, że po prostu jedno tworzy się podczas tak jakby. Jedna wartość generuje się z pochodnej drugiej wartości, nie? W ten sposób. Jednak różnica między naklejkami a kapsułami będzie po pierwsze zmiennościowa, po drugie płynnościowa. Zmiennościowa będzie na korzyść, chociaż zależy to, co to znaczy korzyść w tym momencie, ale ja akurat posłużę się pewnym takim skrótem myślowym, że więcej znaczy lepiej, czyli większą zmienność będą miały naklejki,
które, czy to w wersjach holo, są w stanie zrobić x-krotność, x na stokrotność, x-dziesięciokrotność i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy sobie, że to będą ogólnie sytuacje naklejek, gdzie papiery na przykład są w stanie naprawdę zrobić chore profity, i to Stockholm chyba najmocniej pokazał, że te najbardziej niedoceniane naklejki naprawdę potrafiły kończyć na kwotach, no naprawdę bardzo, ale to bardzo dużych. To samo zresztą na Antwerpie, gdzie przecież Eternal Fire czy Outsiders to też nie są takie słabe rzeczy. Jeżeli o to chodzi, na Paryżu jeszcze to zobaczymy. No i na przykład taka jest sytuacja, że ta ogólnie zmienność działa w dwie strony, nie? Także ogólnie przy... No i to też jest tak, że zmienność naklejek raczej nie będzie brana 1:1 zmiennością kapsuły. No to o to właśnie mi chodziło, że kapsuły mimo wszystko okazują dużo mniejszą zmienność niż naklejki, bo mają inne źródło popytu niż naklejki. I na przykład takie małe z 2023 roku, jeżeli chodzi o papier, zaliczyło dosyć spory zjazd ze swoich pozycji, jakie zajmowało. No tutaj możecie zobaczyć nawet w okolicach dwukrotności od poprzedniego roku, i to już czasu, kiedy nie było promocji, 50% spadku. Za to kapsuła, z której to mouse leci, no aż takich tarapatów nie okazała. No to jest właśnie to, że pomimo tego, że zmienność jest, to tutaj będzie w okolicach od tego, bym powiedział, grudniowego momentu, listopad, grudzień, no to ta zmienność będzie powiedzmy 20%, 30%, gdzie zmienność na naklejce będzie nawet 50%, więc to jest ogólnie ta zmiana. I podobnie bardzo będzie w zmienności, jeżeli chodzi o naklejki na Sztokholmie, gdzie Challengersi w momencie, kiedy Mouse Holo zrobiło chyba 220-krotność, no to wtedy Challengers, jeżeli chodzi o kapsułę, zrobiła 70-krotność od rozpoczęcia promocji. No i podobnie mamy sytuację na Antwerpie, gdzie kapsuła Legend zrobiła, ojej, teraz muszę to policzyć, 8-krotność, 9-krotność. Gdzie no najlepsza naklejka, i tutaj jest w ogóle taka ciekawostka, bo chyba Cloud9 w porównaniu do tutaj tej kapsuły zrobiło taką samą krotność. To jest ciekawe, że tutaj akurat Cloud9 zrobiło 1:1, bo Cloud9 ogólnie na samym początku już było dosyć mocno takie silne, to była silna naklejka, więc ta baza, z której wystartowała, no po prostu była taka dosyć cięższa. Może było to 11 krwa, można sprawdzić zresztą. Mogłem się pomylić. Te zobaczymy, ile zrobiła. Oczywiście mówię od A do ATH, nie? Nie mówię o tam poziomie, który jest dzisiaj. A, no to no dobra, bo to się pomyliłem dosyć srogo, nie? Jeżeli o to chodzi. Myślę, że jej cena była w okolicach 20, a była 15, czyli ta zmienność rzeczywiście była dużo wyższa niż kapsuły. No dobrze. W każdym razie, jakie są z tego według mnie wnioski? Jakie są wnioski? No, wnioski są takie. Naklejki ogólnie mają większą zmienność od kapsuł, no ale z nim jest taki problem, że trzeba wiedzieć, która naklejka będzie wiodła prym i która naklejka nagle może się stać jakby takim nieoczywistym czempionem, nie? No bo to też jest taka sytuacja, że jakby ktoś miał się cofać w czasie i mówić, o, w którą naklejkę ze Sztokholmu zainwestować, nie? Ale w momencie, kiedy już ten Sztokholm było wiadome, że odda, jak już Sztokholm oddało, no to w którą myślicie w tym momencie? Nawet pewnie niektórzy z was i tak by nie strzelili tej naklejki. No ale co myślicie? Maus to, no może Maus, nie, ale to pomijmy tego Mausa, jednego. Tak się myśli, tak się myśli. O co, może jakiś Team Spirit? Może jakaś Furia? Coś takiego? A tu nie, tu się okazuje, że Heroic, które w zasadzie w momencie, kiedy
zaczęło grać o finał z Outsiders tak naprawdę i zaczęli być trochę bardziej, no bym powiedział, podmemowaną drużyną. Wtedy się zaczęły robić memy z komedianem i tak dalej. No to po prostu zrobili krotność. Mówię tutaj o Hossie, nie? Więc to też jest takie dosyć ważne. Tutaj mamy listopad, czyli wtedy jak już to Heroic naprawdę było w takim gazie. Ale z tego punktu, gdzie już ten Sztokholm i tak oddał, no to jak możecie zauważyć, to jest chyba ta najsilniejsza naklejka, jeżeli chodzi o cały Sztokholm, który by siadł. Więc można takie rzeczy spróbować snajpić i to warto robić jakimś pobocznym kapitałem. No ale oczywiście, jeżeli nie chcecie jakoś bardzo mocno ryzykować, no to ta inwestycja w kapsuły wtedy się wydaje stabilniejsza. A które kapsuły wybrać? No to już sobie nie wiem, jak uważacie. To już nie jest temat na ten odcinek. Co kto uważa, tak niech robi. I tyle. To jest tylko do omówienia zależności. No.